bardzo serdecznie podziękować rodzinom naszych funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i tym, którzy są mamy, dzieci. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za to, że jesteście z nami. Jak się rozglądam, to już właściwie znamy, bo to praktycznie są te same twarze. Bardzo serdecznie dziękuję emerytom. Widzieliśmy tutaj, jest, wszyscy kiedyś będziemy emerytami. Też o tym trzeba pamiętać i dziękuję, że znaleźliście czas, ale dziękuję również naszym kolegom ze służby więziennej z Ukrainy, którzy pierwszy raz pielgrzymują tu do nas. Bardzo się cieszę, proszę się pokłonić swoim szefom, my jesteśmy też w ciągłym kontakcie, ja zapraszam również szefa służby więziennej ukraińskiej do współpracy. Jesteście naszymi sąsiadami, tym bardziej cieszę się bardzo, że jesteście z nami. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie dziękuję też dyrektorom jednostek, komendantom, księdzu kapelanowi, panu przewodniczącemu, bo przecież wspólnie organizujemy już 23. pielgrzymkę, która dobiegła końca. I chcę powiedzieć, że stulecie służby więziennej na Jasnej Górze, pogoda, ale to nie tylko pogoda, ale każdy tu przyjechał z pewnymi intencjami, podziękowaniami. Ja dzisiaj mówiłem tutaj w mediach, które ze mną rozmawiały, z czym tu przyjeżdżę, ja mówię, że chciałem podziękować.